się. Powiedz mi życie, czemu? Bo chcę powiedzieć jemu. Życie, życie jest nobelą, na twarzy wzdech i welon. Życie, życie, akordeon. Coś dalej, kiedy coś się rymuje. Siema, ściema, o tej porze każdy zagrać może. Piękne przywitanie. Witamy was w naszej kuchni. No, to po tym szalonym wstępie The Sims 3 znowu kontynuujemy żywot Janusza. I na początku powiemy wam co nowego, bo chyba w poprzednim odcinku nie było nic nowego. Chyba, a nieważne czy było. Znaczy, no dobra, no to wprowadziliśmy właściwie dwie rodziny. Pierwsza to łamiszczenka, czyli Etki. Która nam fajnie wyszła w ogóle. Mm-hmm. I dzisiaj z nim będzie coś związanego. Jeszcze nagraliśmy... Nie, to nie. To my akurat. No i swoją rodzinkę też tam trochę sobie zmieniliśmy wystrój. Tutaj mamy tak. Na przykład plażę. Mamy prywatną plażę i mały basen. No. Bo możemy. Bo tak. Nas stać. Nie były te... Aha, atomówki w ogóle były tutaj przecież. No i to są atomówki, a to was nie powinno dziwić, bo jest... No właśnie, jest filmik zrobienia atomówek, tylko nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, czy on był, czy on dopiero będzie. Mhm. No i co? I jeszcze jedna rzecz. Aha, no zbliża się powoli wiosna, więc już usunęliśmy śnieg, tak. Ale przy Arnoldzie bałwan dalej został. No i coś tam, jakieś tam rzeczy. No i to w sumie tyle. No u nas też usunęliśmy się. A dzisiaj to, co chcemy zrobić, a w ogóle ten dom wygląda jak był na takich łanach pszenicy. Tutaj takie żółte, a to takie czarne. Więc tak, co dzisiaj planujemy zrobić? Więc Karyna poznała swoją miłość i... No, Karyna przedstawi swoją miłość rodzicom, a przynajmniej tacie, bo mama już jest coraz mniej zainteresowana wszystkimi. Tak. Seba powoli stanie się piwniczakiem, to jest... I chcemy, aby przytył w ogóle... Chcemy, aby tak. Przytył i aby zaprzyjaźnił się z Etkami. No, a Janusz stwierdził, że skoro Grażyna ma jakąś pasję, to on też chce mieć jakąś pasję i będzie próbował stworzyć sobie ogródek. Tyle, że oczywiście nie będzie tego kupować w sklepie, bo w sklepie jest drogo i są złodzieje. A właśnie, piaskownica. Tak, dla Piotera wybudował trochę, piaskownicę. Trochę za dużo piasku posypał, ale no cóż. I te kaczki. Kto by się przejmował tym? Oglądaj. Kaszcz. No, bo to jest ważne. Tak. No dobra. Co robimy pierwsze w ogóle? Znaczy... No nie wiem, wiesz, ja myślę, że to wszystko się musi trochę przeplatać ze sobą. Mm-hmm. Dobra, najpierw sprawdźmy, co kto w ogóle robi. No. Janusz, czemu tu flirtujesz z Grażyną, jakby się macie nienawidzić już? No właśnie fajnie z nią flirtuję. Aha, czyli oni gdzieś są w ogóle w parku. O, Janusz, widzisz nasionko? A. Tu jest jakieś wyjątkowe, to nie wiem, no ale dobra. No niech podniesie. Nie... Właśnie. Skoro już jesteśmy w parku, to może poszukajmy nasionek, bo oczywiście, znaczy chyba można je kupić w sklepie, nie jestem pewna, no, ale... No to tak jak mówię, tu jest jeszcze coś. O właśnie, ale my nie będziemy kupować w sklepie, o! Ej, to jest zajebiste, Janusz chce flirtować z Grażyną i... O, Grażyna, nasiono! Nasienie, o. O, tu też. On się łaził po całym parku i to winogrono. Ja akurat właśnie lubię zbieranie w Simsach, chociaż może niekoniecznie nasion i w ogóle nie lubię ogródka robić, bo to jest strasznie upierdliwe. Jak masz już parę posadzone rzeczy, to musisz tak naprawdę cały dzień spędzać, aby je pielęgnować. No masakra. No ale Janusz nie będzie tego robić. No nie, tylko mówię tak, jak ktoś normalnie gra. A to nie wystarczy na przykład kupić sobie oprysku? I to wtedy samo będzie za ciebie. No, a może robić? Masz rację, ale też nie do końca, bo trzeba też wypielić chwasty. A. Jest też coś takiego. No, plus jeszcze mamy psa, ale to pies będzie tam kopać, więc... No dobra, to Janusz sobie zbiera na siunku. A, proszę. Grażyna sobie... Rozmawiaj o rodzinie. No Grażyna... Ona rozmawia... No to już poznała. Co tu robi Gimper? Ej, zobacz, ona rozmawia akurat to, co chcieliśmy. No. Nie no, lubią się. Ale jeszcze jest... Jezu, już Yuri Owsianko. A to jest Owsianko. Już pomyślałam, że Gimpera zrobiliśmy. No właśnie,
też się zastanawiałem kiedy. Ej, to jest cały Woodstock w ogóle. Ale oni ciągle gdzieś chodzą grupą po jakichś w ogóle polach, kurde. Ale dziwisz się, oni przecież nie mają w ogóle nic u siebie na parceli. No tak. Dobra, właściwie to dobrze, niech sobie pogadają. No i no. O ile Grażyna ma być przyjaźnie nastawiona do Niny, o tyle Janusz będzie miał trochę inne zdanie. Bo wiecie, Grażyna się robi coraz bardziej postępowa, jednak zaczęliśmy od tych stereotypowych charakterów. Mamy tak wiele wspólnego z chęcią postawcie bliżej. Jezus Maria. O nie. To, a rób ta, co chce ta, dobra. To powiedzmy, że zmierza w kierunku, który nie do końca przewidzieliśmy. Czemu krzyczysz na pieska? O nie. Żyga. Może jest uczulona. A jeśli jest uczulona, to trzeba ją wyeksmitować. Grilluj 5 razy chyba pojebało. Nie będziemy 5 razy grillować. W ciągu dnia? Nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Boże. Strzelić łóżko, on ma taką chęć. Nie, ćwiczyć nie? Nie, on musi... Nie. Ej, to weź może już... Ej, jeszcze jedna zmiana. Piotr. Piotr. A właśnie, bo stwierdziliśmy, że cały czas nas gryzło. Cały czas gryzło nas to, że on ma cechę złą, więc zmieniliśmy. To za bardzo nie pasowało. Znaczy chcieliśmy negatywną mieć jakąś cechę, tylko że nie aż tak. No bo a co byśmy dali do strzepany zamiast tego? Strzepany, no. Ogólnie ja nie jestem przekonana do cechy odważny, no ale niech będzie. No bo jednak. Znaczy daliśmy mu sami ją właściwie chyba, nie? Tak, ale stwierdziliśmy, że skoro Janusz. Nie właśnie. Czy one same przyszły te dwie cechy? Jak Piotr się urodził, już nie pamiętam. Kurde, nie, chyba myśmy mu mogli jakąś tak? ten... No, ale no, odważnego. No niech jest, bo no, ale Janusz... Skoro, no, jak no. Janusz wpada w tarapaty, to Piotr go musi z tego wyciągać. Musi mieć ogólnie nerwy ze stali. No, no dobra. I rękę na pulsie. Ej, w ogóle fajnie, że... Są święta. No, Janusz stwierdził, że nie będzie wyrzucać choinki, no bo wiecie, święta i tak będą niedługo znowu. No ja myślę, że muzyka jest. Dobra, to co robimy? Może niech Janusz wróci i niech spróbuje... oni tam... Co? Ej, no aha, uważam, że Janusz ja jest przeczytam, nudny. Janusz jest modny. Modny. Modny Janusz. Dzisiejszy odcinek sponsoruje piwo Amber, bo było w promocji. Pszne. Dobra, tutaj będzie je hodował. Niech wraca do domu wtedy, co? Mhm. Dobra, to najpierw niech on sobie założy ten ogródek, aby był czas na to, aby to wszystko mu zgniło. No. Ej, w ogóle, no jakby nie patrzeć, to ma już taki prowizoryczny ogródek pod domem, nie? Gdzie mu będziemy to zakładać, myślisz? Może tutaj, no. Na przykład? Czy z przodu, aby sąsiedzi widzieli? No, no sąsiedzi muszą widzieć, no kurwa! Kudę, zasadź. Tutaj, co? No. Na środku wyjebiemy. Aha. Wiele. Nasion wiele. Idziesz ty, no, ja myślę. Idę. Mój ojciec jest fanatykiem sadownictwa. Tu obok, tak zaraz? Może tak. Właśnie, jeżeli to będą drzewa, to... Dziwnie, to czy no można niby. Tekstury będą w siebie wchodzić. No. Co ty się drzesz? Bo on myśli o niej, a ona go ochrzaniła i... No i jeszcze to. Czego to było? To było jakieś dziwne. Winogrona. Winogrono. To... Nieznany wyjątek. Tego nie może, widzisz? Na poziomie 5 musi mieć. A, no to... Można tu sprzedać chociaż. No za 7, panie! Kurde, Boga. No on i tak nie dotrwa do takiego poziomu, więc... No na pewno. Logika. No, na pewno. Nauka. Ogrodnictwo, jest no okej. Okay. No dobra. To wygląda tak, jakby mu 3 klety tam wyszły. Wow, Seba w biegu. Jezus Maria, gdzie on biegnie? Co ją jest? On nie spieszy się do pracy przypadkiem? Nie. Nie. Ej, weź niech on je dużo. Je? A no właśnie, on miał jeść, dobra. No, on miał być gruby, nie? Dobra. Jedz coś na szybko, czy jedz je resztki? Będziesz żarł resztki, dobra, jest dobrze. Piesełek. Ktoś dzwoni do niej. Ano, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Jeśli Karina szybko nie pali swoich osiągnięć, czekają akcja dyscyplinarna. A, bo ona jest w tej pracy niby, nie? No. A kurde.
A dzwonić. Wabik. Dobrze idzie. W pracy, tutaj jest wskaźnik. No dobra, jest fajnie. Janusz, czy ty coś w ogóle jeszcze możesz zrobić z tym? Wyrzucić. No to może nie. Co? Piłka dla psa? To chyba trochę za dużo. Kiedyś nie było takich wynalazków. Właśnie. Nie. Pamiętaj, że Seba musi cały czas wpieprzać. Właśnie. Musi jeść. Ale to jest łatwo przytyć tutaj. Kurde. Dobra, to... Potem mu zrobimy pokój w piwnicy. Będzie jak taki Anon typowy. No właśnie, bo w piwnicy mamy... W piwnicy są też sztalugi. To siano się wywali. Właśnie, jak Grażyna może wrócić do domu i porobi, nie? A nie, dobra, niech się tam ogarnie jeszcze u góry. Sobie, gdzie ona tam idzie położyć? Pewnie jest w parku jeszcze, no dobra. To niech tam sobie użyje. Jak już jest. Kurwa, co ona robi, gdzie ona jest? Wkurza mnie. Och nie, masz pchły. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak unikać zapchlenia. Straszne rzeczy. Kto ma pchły? No, ten musi mieć pewnie pieseł. No, Grażyna zje coś na szybko. Jest resztki. A nie, już nie może jeść resztek. No to zje coś na szybko. Zupa z puszki. O, najzdrowsze. Piesę, ty masz pchły? Pchły. Dobra, weź go, Krystyna, Karyna, wyszczotkuj. Chyba to szczotkowanie coś daje. Ej, właśnie, poczekaj. Są o, pchły. O tak, skaczą z niego. Właśnie widziałem. Daj kąpiel na pchły. Szczotka? Było. Niżej. A, no dobra, zobaczmy. Daj kąpiel. W ogóle jak to brzmi. Wyglądasz. No. Daj kąpiel. Aha, fajna kąpiel. What? Chyba, że nie ma, może trzeba mieć jakąś wanienkę. Ej, ale poczekaj, wyszczotkuj wtedy chociaż. Może jak go wyszczotkuję, to minie. Najwyżej sama będzie miała pchły, to nic. Kurde, co oni robią. Boże, te pchły wszędzie skaczą. O, ona ma teraz pchły. O, beka. O, to jeszcze niech Janusz go potem wyszczotkuje, też niech ma pchły. Moja wielka, zapchlona rodzina. No i teraz on chyba już nie ma pchył. Nie, no ten ma pies. Chyba. Ma? No ma niestety, biedak. Ale dwa dni tylko. Aha, bo one po dwóch dniach stwierdzają... Gdzie jest pieseł? No. Idź go szczotkować, masz mieć pchły, Janusz. No. Nie masz pchł. Szczotkuj go porządnie. Ale ty ich kochasz. No ja myślę. Dobra. Co to jest? Co to za chińskie jedzenie? Sushi szprotka. Nie podoba mi się. Kto to w ogóle? Ja pierdolę, jakie ujebane. Co, skąd to żarcie w ogóle się tu wzięło nagle? Ktoś nie wiem. Jezus Maria. Niech jest. Właśnie, Grażyna. Czy ty się dobrze czujesz? Nie, dobra, to chcesz iść spać. Ona ma na dole łóżko, nie? No. Jakbyśmy mogli o tym nie pomyśleć, aby tu nie zrobić jej łóżka. Przez dopie siana w jakiejś właśnie piwnicy. I teraz ty, panie, jesz jeszcze. Już się chyba coś się już zaczyna robić z nim. No właśnie, tak. Chociaż cóż, nie wiem, czy mi się to nie wydaje. Ale już za trzecim razem, jak żarł, to już... Jesteś pchłe... Ja, masz pchłe. Masz pchłe. Tak. Janusz, żeruj coś. Bo wiesz, bo oni podchodzą do tego nowocześnie, bo skoro pies ma pchły, to oni też dostali pchę, żeby mu nie było przykro, że się jakoś wyróżnia. Piotr już od najmłodszych lat się uczy. Oj, to jest smutna, tak naprawdę. Spokojnie, może kiedyś. Może kiedyś zrobimy nosaczom jakieś inne dziecko, ale póki co to nie. No, znaczy tak naprawdę to nie, bo Grażyna już nie będzie z nim. Ale no może z inną też. No i teraz on umyje. Dobra.
No. Nie, bo poczekaj, chodzi mi o to, że trzeba ich powolutku zacząć kłaść do łóżka. No. To Janusz sobie tutaj pójdzie spać, nie? Jak zeżre. Wyrażę aż mnie drapie wszystko, jak patrzę na to, że oni mają pchły. No ja też może, albo weźmiesz, nie wiem, co nauczyć. Dobra, nie wiem, rób co chcesz, dziewczyno. I jutro może przedstawisz swoją laskę. No. Cały ten, niech już też idzie spać. Janusz. Nie odpraszam. U, jakie fikuśne żaluzje azjatyckie. Ano. Ekstremalny sen. Piotr, gdzie ty idziesz spać? Gdzie ty masz w ogóle łóżko jakiekolwiek? Czemu ty idziesz do góry, jak ty nie masz u góry na pewno żadnego łóżka? Jak nie ma? No to nie jest jego łóżko. To jest Janusza, oni nie mogą spać niestety razem. Ej, on nie ma łóżka, nie? Nie. Po co? Widać, że ten pies... Boże. Ej, co zrobić? Kupujemy mu łóżko? No chyba trzeba, ale nie? Ale gdzie my je w ogóle? Na dworze. Jezus Maria. Ej, nawet pies ma łóżko. I dobrze. Z tego nie korzysta. Ej, może sprzedajmy tą chujową choinkę. Dobra. Bo to jest już głupi. Dobra. O, i tutaj postawimy. No. Ej, to Piotr na święta nie będzie miał gdzie spać. Na święta? Taka prycza tutaj. No. Nie, bo chyba nie ma nic go. To wygląda w miarę nawet, bo ma takie te, więc nie. To tam to wygląda gorzej. No drożej, tak. Ale gorzej. Jezu. Piotr, masz łóżko tutaj. Śpi. Bo nie mogli spać razem chyba. To wygląda dziwnie. Chyba. Chwila. Kurwa mać. Mogłeś tu spać, pokaż. Dobra, ale... Śpi w łóżku z nim. Nie, ja muszę to sprawdzić, czy on może spać z nim. Może. Ej, to czego oni nie mogli razem robić? Bo oni chyba czegoś razem nie mogli robić. Oni... Ojej, jakie to sweet. No to można sprzedać łóżko. No i problem rozwiązany. Dobra. On się chce zaprzyjaźnić ze swoim ojcem, widziałeś? I dlatego śpi z nim w łóżku. A nie, jak mogą spać razem, to spoko. To nie trzeba łóżka. No dobra, to niech szybko mija. Ciekawe, co tam u tego. Sybeusz. Myślisz, że już przytył trochę? No, na pewno. Wiesz, ja ci mówiłam, ja raz swoją simkę, jak chciałam, aby przytyła, to parę razy pożądałam. A właśnie, sprawdzimy, czy mają rachunki zapłacenia? Po co? A, no dobra. Tak jak już wspominałem wcześniej, trzeba uzupełnić tutaj playlistę. Nie ma. A nie, nie, oni nie płacą w ogóle. Co ten pies robi? Jeść ze stosu śmieci. Zjeść coś, aha, spoko. Cokolwiek. Jedz z miski. Czy dla psa się zapali światło? Jak wstanie? Nie, kurde. Dyskryminacja. Idziemy na jakiś śmietnik. Ja ciekawe, czy może swój rozebać, co mają tutaj śmietnik. Ale by było kurde, nie może. Gdzie jest jakiś stos śmieci? U Konona przy domu. Dobra, kiedyś przy okazji może. Jezus Maria, prawa autorskie. Piesa jest szczęśliwa teraz. Bo usłyszał te piosenki. W ogóle, a nie gryź. No gryź, a ty się drzemni. A. Fajnie gryzie. Jezu! Ej, zajebiście, jak tak można rozwalać rzeczy. Weź jeszcze to rozwalaj. Świetnie. Ja cię kręcę! Ale jaja. Ja nie wiedziałam, że to aż tak rozebać można. Może się połóż, bo to nie ty zrobiłeś. Jezu, jak to strasznie Boże, wygląda, to nie? Wygląda, jakby ktoś tam nasrał. Kto tu przyszedł? Karina.
Karina. I ten zlew. No widzę, że ten dom jest w coraz lepszym stanie. Czasem weźmiesz kąpiel, a wtedy zaprosisz... Chociaż nie bierz kąpieli, bo ci się zamieniasz też w hipisów. No właśnie. Ty zaprosisz dziewczynę. Gdzie ona jest? Ej, zaproś rodzinę. Dobra. Oni wszyscy przyjdą. O Boże, będzie jeszcze śmieszniejsze. Janusz jeszcze nie wie, wychodzi spokojnie. Co on idzie z nią robić? Miłosny uścisk. Boże, ona wychodzi z piwnicy, on... A co? Coś wyros... O! Pielęgnuj ogród. Nie ma miłości. Jezus Maria, jakbym to wiedziała, to już by mieli dawno cały dom rozwalony. A... Ale wszystkich chyba nie ma... A może, może, no wszyscy... O! Co tak wpierdala? No, to wszystkich. On jeszcze nie wie. Jezu, ty jebie. Pewnie zaraz to jest... będziemy od razu. No akurat tak się złożyło, że nic nie robimy. O 7:30. Bo my codziennie nic nie robimy. Janusz chce podlewać rośliny. Od tej... A nie, dobra, to nie ona śmierć. Piotr, pobawić byś się szedł. Kasztrze. Oglądaj. Aha. No to... Zajebista zabawa. Tę zabawkę można tylko oglądać, nie można się bać. O nie. O, przyszły. 3 to już tłok, szczególnie dla romansów. Ty, żeby wszystko wróciło do normy, trzeba tyć wyznieść. Czy chcesz to zrobić? Nie wiem, tu to jest właśnie takie głupie trochę, bo tu chodzi o to, że ktoś... Bo ona z sobą jest tak właśnie. Jakby. Właśnie. Nie, nie chcę tego zrobić. Nie, bo to jest... Ona to ma być się naturalnie rozwijać. O, co Ela. Patrzysz na Janusza? Nie, nie wiesz gawędzi z nimi, nie lubisz ich. Ale Janusz ma ją zbluzgać. Właśnie, tej dasz opierdol, grubiańskie przywitanie. Pojebało. Jo, ona zaprosiła ich i jedzie do pracy. Nie, mam mowy. Gdzie ty idziesz? Nie jedziesz nigdzie co do szkoły. Się, co tu się właśnie stało? Ty masz jeść. Co tu się dzieje? Nie wiem. Ale ty zobacz, mało osób przyjechało. Za mało szczególnie. W sensie szczególnie. Dobra, nie wiem. A. Nie wiem, co się dzieje. O, chyba nam dostarczyła rachunek. Wiesz? Tak? No. A, spoczko. Halo, halo, jeszcze masz być dla niej miły. A, ona chyba sobie idzie. A, obraziła się już. A, no to było szybkie. Czy ty już nic nie możesz robić? Dobra, okej. No to niech chwilę to popielęgnuje, aby urosła, a potem niech zgnieje dopiero, okej? Okay? Boże, co ja za postacie zdobiłem tam do... Co tu jest? On jest też jakiś brudny ten śmietnik? Nie. Kasztrzec. Weź psa, żeby zapłacił rachunki. Na listonoszkę krzyczał. Pies, zapłać. A dziga, czy psem mogę? Nie, no chyba nie. Pies jako jedyny normalny stwierdził, że wypada. Skocz na to. Aha, dobra. Tam stój. Weź rachunek. Zapłać rachunki. Powinno być, podetrzyj rachunkiem tyłek. Karyna, nie jedziesz do pracy. Boże, jaka blada ona jest. Jezu. Ej, właśnie, niech Saba coś z nią zrobi. Albo nie wiem. Albo nie, dobra. Karyna. Seba ma jeść. Filtruj. Na masę, bo Seba chce na masę, chce mieć rzeźbę, ale właśnie zapomniał o jej zrobieniu i tylko masę zrobił. Efekty. Nie, zobacz trochę, coś tam widać chyba. Ja ten poszedł do szkoły. Nie przypilnowałam, aby nie poszedł. Jezu. Boże, on ma szansę wyjść na ludzi, nie! Szybko. Nie myj naczyń. Masz żreć! Żreć! Bulimia, kurde. Pac-Man. Co się dzieje w ogóle? Gdzie on jest? Co ty robisz? Dobra, myj się. No, Grażyna z postaci zupełnie nieistotnej stała się jeszcze bardziej nieistotna. No jedz te resztki. Jedz coś na szybko i w ogóle. A Grażyna... Ja pierdzielę, jak ich trudno jest ogarnąć. Jezus. Nie ma chyba innego wyboru niż jej dać kibel na dole. Chociaż...
Tak, to jest brudne. Przy sztalu, Boże! A ja byle jaki złoty, wyczyść do połysku. Dobra, Grażyna, zrób coś, bo... Wiesz, może się zmieniła, ale pewne nawyki zostały. Kobra Bonzo chce pogadać. Pewnie. Bie, kurde, Konon, ty! Jezu. Testo, wszyscy wbijajcie. I ona się będzie musiała umyć jeszcze? Boże! Bo wiesz, Jezus. Żeby z tym byciem grubym nie ej, było... Ej, on też ma pchły. Nie było... No tak, on już miał wcześniej pchły. A to nie, bo Karyna... Jan. I Janusz go czyścili, a on musiał aha. Z tym psem też coś robić. Mm. Jezus Maria, już nie wiem, za kogo mam się zabrać. Jedz jeszcze. Aha, no to jego dzwoni telefon, nie odbiera w ogóle. No, fajnie jest, jak widzicie. Boże. Teraz ja nie zrywam, przekonać się. Nie. O pieniądze żebrać nie będę. Karyna się myje i po co? Nie wiem. Grażyna, czy ty się już umyłaś? Ja pierdzielę. Weź to zostaw, weź już nie jedz, nie jemij. Czy ty już jesteś trochę grubszy? Tak, ej, wydaje mi się, że chyba tak. On nie może schudnąć, nie? Znaczy może, tylko musiałby ćwiczyć. A to nie. Ewentualnie mało jeść też. Nie. Ja pierdzielę, oni wszyscy. Ale to jeszcze nie jest to, co nas satysfakcjonuje. On może być jeszcze grubszy. Kurde, nie może iść się wyszczoć. Dobra, trudno, najwyżej się zeszcza łatwo. Lej na podłogę, kurde. A i chciałby pójść do szkoły do Sima Flebrzek cukrowy, zgadzasz się? Oczywiście. Nie. Dzieci mieszkają. To bardzo bezpieczne zostawiać swojego, swoje dziecko w tym, w obecności knykcia. Ed jest w parku, okej, Ed jest w parku, jakikolwiek. Zobaczymy potem, nie? No. Piotera. Śmieszne. Fajnie, że się z Flapjackiem zadaje. Będą z niego, a nie, nie będą. Jednak nie. To auto. Piękne. Właśnie w parku się może wysikać, ale właściwie to po co, nie? Nie, dobra, niech idzie. Ja pierdzielę, to, że ty chcesz iść do parku, nie oznacza, że musisz wejść o, na sam środek. Jest. No jeden, drugi. A ten najmądrzejszy. Widzicie, jacy piękni oni są. Jest i on. No. Będzie z nim grał w szachy. A no, to nawet do niego pasuje. Aha. Jo! Pies! Znowu coś się zepsuło. A tam nieważne. Jaki sweet! To jest ten? Różyczka, nie, to jest inny. No nic, można go pogryźć przynajmniej. Bo jest mniejszy od nas. Co to za muzyka? Co tu się stanęło? Ej, to zabrzmiało źle. Co? A teraz ta zawylana. A tam. Ja myślałem, że tu ktoś umarł. Piotr, gdzie ty jesteś? O, Piotr w końcu jest w innym domu i może się uczyć. No. A. No jaki... Jak, w końcu coś... Coś normalnego. Dajmy knykieć. Spokój. No, może tam być. Piesa, idziesz tam, Ed, miałeś tu przyjść i przyjazne robić. I co? I to koniec znajomości Janusza z Niną? A, Nina Baka. Znaczy nie, można ją jeszcze następnego dnia jakoś zaprosić. No. Kariera. No. Czekaj, piesę. Miałeś pobiec do parku specjalnie, bym chciała zobaczyć. O Boże. Dobra, on tu. Nagle Bronisław Komorowski wyskakuje ze strzelbą, bo kurde, jakiego lisa ustrzeliłem. Chyba nie najlepiej się czuję. Ciekawe czemu. A sobie tańczy przynajmniej. Czemu nie najlepiej się czuję? Zobacz.
A, napięcie. Gdzie jest jej dziewczyna ciekawa? Jak to jest? Ej, nie ma jej? Czemu jej nie ma? Może jej złamała serce. Była! Cofnij. O. Oj, znielubiły się trochę. Umów się z nim. Janusz zbodziałał tutaj. Ej, to dobrze. Umów się z nią w Harnoldzie. No. A ja myślę. Tam nie będzie starego. I sweet. Nagle pojawia się stary. Pewnie brzmi. Będzie ciekawie. Ej, właśnie, Janusz też tam pójdzie. Zaprzyjaźni się chociaż z kim, obszczekuj go. O, on się przyjaźni tylko z psami tej samej rasy, nie? Jezu, tak pochłonie! Co to było widziałeś? Właśnie nie spojrzałem, co tam było? Nie wiem. Aha, nie lubię się, ach, z nimi. Dobra! sexy. Właśnie, Janusz, trzeba iść, nie? O, czy ty widzisz, kto tu jest? Tu? Gdzie? O Jezus Maria. Trzeba ich usunąć. Chwila. Ale Dena. Widzisz, są nieszczęśliwi, więc spoko. No, to ten grubol. Ej, gdzie ty w ogóle poszłaś? Tutaj idź. A nie, dobra. Tu jej dziewczyna. O, Krawczyk. No. Co za muzyka chujowa leci? Właśnie trzeba zmienić. O, pszczółka Maja. Widzisz? A że jest gdzieś. Jest! A tam, no tak, dobra. Ja chciałam muzyczkę. A no. Niezręczne, nudne, bezcelowe. Te trzy przymiotniki i najpierw pisują ostatnie wyjście z grupą. Aha. I dziewczyna jej nie lubi już. Ale niech Janusz i tak pójdzie ją z... Janusz! Nina idzie do domu. Do jakiego domu? Janusz, pora się. Jakie najebać. Do domu, szwagier! Tutaj masz pszczółkę. Wesalkę sobie rozłoży, wyśpita się jak króle. A, panią skądś znam. Fajnie, ona pije przy tym stoiku z jednorożcem. No ja uważam, że Janusz jest w porządku. Ej, co tak szybko oni się polubili? Nie wiem. Przeraża mnie to. Janusz! Kurde, co ją robić? Ej, właśnie, co ten już robi ciekawe? Boże, on nadal jest w parku. Miał się poznać z Edkami lepiej, fajnie. Higiena. O, Edki są dalej. Faj, o. Przyjazne powitanie. Piotr Nosacz ma za godzinę szlaban. Może powinien wrócić do domu, albo znaleźć... No, nieważne. Przyjazne, pogawędka, przyjazne, poznaj. Jaki jest grubo. Specjalne, śmiałe. A najlepsze jest to, że on na tej ikonce jest chudy w dalszym ciągu. Ano? Co znowu się zepsuło? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Co? O kurwa! Uderz? Aha. Uderz? Bo miał być śmiałku. Bo miał zrobić coś śmiałego. Dobra! Ej, to widzisz, to on się może, to on może ten, bo on jest, on nie jest dorosły, a może. Go uderzyć. No teraz pogadaj z chudym.
Powitaj, no powitaj go, bo się nie widzieliście wcześniej. On gra w szachy z samym sobą i przegrywa. No można. No. Specjalne, bardzo sprawne fizycznie. Dobra, co tutaj się dzieje? Aha, fajnie to wygląda. No, to kwestie znajomości lesbijskiej mamy już zakończone. Bardzo, bo już się nie lubią. Ale właśnie, nie wiem, czy mówiliśmy, że jakie mamy przyszłe plany dla Karyny? Chyba coś wspominaliśmy. Które będą chyba nawet szybciej niż Grażyna, co? Aby gdzieś ten... No, Karyna maś... No bo widzicie, jest tu pewien tłok i ten... Jezu, jedna to dziecko jest dalej poza... Gdzie on... O Jezu! Czemu wracasz do domu? Nie wracaj do domu, poza. Nie wracaj! Nie, no dobra, trudno. Był w Arnoldzie. On ten... aha, no i z racji, że jedna osoba musi się wyprowadzić. Z Omenem jedzie. No, musi się wyprowadzić. To będzie ona żoną z Chreka. Tak, i będą mieli trójkę dzieci, a jedno z nich pewnie przywędruje do Janusza. Boże. No. No, może. O, znowu złapali tego? Sebę? Boże. Czemu się dzieje dzisiaj tyle złych rzeczy? Znaczy nie, no to dobrze. Coś się dzieje. Aż to trudno ogarnąć. Widzisz, jak Karyna się przejęła tym, że tamto z nią zerwała? Dla Karyny to norma. Ach, jutro też będzie dzień. Właśnie. Ale ona przed Szrekiem musi kogoś jeszcze poderwać. Nasz biedny piesoł jest głodny. Przed Szrekiem myślisz jeszcze kogoś? No. No nie wiem. A weźmy kilku naraz, żeby jeden dzień zrobić tyle. A byłoby spoko. Gdyś. Ty chcesz wszystkie meble zniszczyć nim? Nie wiem, ale byłoby zabawnie. Ej, to tak naprawdę większość rzeczy już mamy zrobione. No wiem, ale jeszcze Janusz może się ogródkiem zajmie. Znaczy zajmie. Właściwie to miało zgnić, ale może niech najpierw urośnie, a potem niech zgnije. Aby był większy burdel po tym. O, jeszcze 3 godziny będzie miał pchły, to nie tak źle. Dawno z Kononem nie było żadnego motywu. Dawno, to znaczy parę odcinków temu. A co myślisz? Karyna pójdzie się puścić do Konona i Majora? No, Major ją... Nie było takiego czegoś? Major urządlił Maję, ale to... O, ja mam pomysł. Karyna teraz pójdzie do Majora. Gdzie oni są? Gdzie oni mieszkają w ogóle? Gdzie oni są? Gdzie oni mieszkają? Gdzie mi ich daliśmy? Na jakimś zadupiu, czy...? Sowiński? Nie, może gdzieś w tym okolicach. Ej, ona nadal kocha Sowę? Ej, niech no to idzie do Sowy na... No jak za późno, panie! No, do tamtych też nie wejdzie. A do dobra. Harnolda? A może ktoś tam będzie w Harnoldzie jeszcze? O, dobra. Czekaj, mogłaby ten... Niech tu idzie i podrywa kogoś randomowego. Dobra. Tak w ogóle w nocy jej tak się, wiesz, odjebało, że... O, idę! Wolna Polska, bo i tak umrze. Może ktoś jeszcze przyjdzie. W ogóle, co oni tacy zabawowi się zrobili? Oni raz umarli i stwierdzili, że od tej pory już będą szanować swoje życie. Carpe diem i te sprawy. No. Aha, i to oni wszyscy są. Weź z tym... Przyjazne powitanie. Boże. Być piękne. Siema, raz umarłem. Ej, ona już ma z nim relację ogólnie. Ej, no.
No tak, Marsz Niepodległości. On tak średnio chce póki co, ale... No bo on, wiesz, to są prawdziwe narodowe zasady, on dopiero po ślubie może. Tak. Ziemowiec jest singlem. Tylko podrywa. O, tamten już nie żyje. Hej, hej, hej. A nie, ten co tam typy z nim. No nie, on już poszedł sobie gdzieś. Serio? A to nie. No to musi z kimś innym. No to chyba trzeba z nią, albo nie, dobra, z nim. Za przyjazne powitanie. No, twój kolega był, ale się zmył. I teraz ja muszę z tobą. Krzysin jest singlem. Boże, jakie szybkie relacje, nie? Coca-Coli chcą się napić. No, autobus. A no tak, bo już jest siódma, okej. Halo! Oni są to są nieśmiałe chłopaki, oni nie lubią tak spontanicznie. Szybko trzeba. Bo Karyna już nie może wytrzymać. Ej, co tam robiłeś? O, w kiblu dobrze się składa. A nie, on jeszcze nie chce. Aha, już mu się nie podoba aż tak. Fajnie. No, lubię twoją osobowość, jest taka... No, jest taka, no. Jezus Maria, szybciej. Aha, on tak średnio, no fajnie, fajnie. Dobra, niech robią co chcą, ale ona się musiała Seba się wyrzeć. Strasznie źle czuje. Seba? No. Czemu? Ciągu. O, na szczęście zdążyliśmy. Weź ty kurwa, wracaj do domu i się ogarnij, debilu. Wyglądało tak, jakby auto go przejechało. Smieszen. Nie. I ogarnij się po prostu. Co to kurwa jest? Aha, fajnie. Okej, a gdzie jest Janusz? Przy lodówce. Janusz, weźcie się nimi trochę... A nie, może się już nimi zajął. Nie, pielęgnuj ogród, jeszcze może trochę. Grażyna, ty dawno nie malowałaś. Właśnie. I ten śnieg pod fundamentami. Ej no. No coś śmiesznego pod Właśnie, co no... Piękne, chociaż to lepsze niż te pierwsze rysunki. Popatrzymy, jak maluje? No. Kurde, ile rzeczy się tutaj dzieje. No, powiem ci, że widać te postępy. O! O! A, te doszczania, dobra. Jezus. Janusz, nie przesadzasz? Ej, szczekacz, miałeś to gryźć. A właśnie. Gryźć to. Boże, ta realistyczna trawa. Będę czekać na efekty. O! Gryź! No jest głodny, to dajemy mu do zjedzenia. O, od razu lepiej. No, i o to mi chodziło właśnie. Tak ma być. Co się znowu rozwaliło? No, sofa. Seba? No, sofa się rozwaliła. Ale nie, bo muzyczka była ta... Co? Weź mu to sprzedaj w właśnie, ogóle. Właśnie, wstawaj. Fakt, że dostał to od Urbańskiego, ale... No trzeba sprzedać. Ej, on schudł, czy mi się wydaje. Nie. On mało co ćwiczył na tym. Teraz niech ćwiczy to, co ćwiczyć powinien, czyli wpierdalanie jedzenia. Właśnie. Ej, ja wiem. To
To teraz zróbmy mu pokój. Ten mini na dole na piwnicy. Okay. Bo on sprzedał to i teraz sobie kupi za to kompa. Co? Ano? Zrobimy tak. Stuksiano zostawiamy, czy nie? Jo, niech jest. To taki mały pokój musi być. Taki... No tutaj, taki malutki. Cie... Tego jeszcze nie było, dopiero nie. Budynku na żywo. I Janusz mu wtedy da opierdol, że kasę wydał. No. Ale daj mu i kompa, i konsolę do gier. Będzie śmiesznie. I kompa, i konsolę. No dobra, zobaczymy. Tylko wiesz co, konsola jest strasznie droga, z tego co pamiętam. A. No to tym bardziej opierdol jakiś... będzie wskazany. Biurko pretensjonalne. Jakieś takie te? No! Wyle kompa można tam było położyć i elo. Takie krzesło. Najgorszego? No! E-maszyna. Będzie chłodzić tym, jakimiś wiatrakami. Dobra, coś jeszcze mówiłeś, ja nie wiem, bo tak jak mówię, te konsolki to... Ej, weź... Znaczy nie, dobra, ta nie jest droga, ej, ale ta musi być też... Do telewizora? Ej, dobra, to robimy tutaj mu jego mały, cudowny zakamarek. Ciekawe, czy można na tym grać. Telewizor dostarać. Zestaw multimedialny gotowy. No. Kibel mu robimy, czy nie? Po co? A, i tu będzie... A spać tu też będzie? Ja na podłodze. Najwyżej mu łóżko przyniesiemy z góry. A, no dobra. Czy nie, to jeszcze nie miałbyś taki całkiem pokój, tylko wiesz. No. To co najważniejsze dać. A, może o, widzisz, musi na telewizorze. A, kurde, FIFA. Nie jedziesz nigdzie. No ja myślę, dobra, no, poszedł parę dni do pracy, kupił konsolę, teraz już praca nie ma sensu. Właśnie. Drużyna? Przy tych stopach siana. A, ona napełnia miskę, no to dobra. Chociaż ktoś coś myśli. Okej. Tak, wszyscy na raz mu napełniają miskę. Janusz. Ty. Ty to pójdziesz, tutaj się może wykąpać w końcu. Pójdziesz siurać. I wtedy jest okej. Okay. Bo to kurde, bo bym chciała, by to jeszcze bardziej urosło, aby móc to zobaczyć, jak zgnije. Dobra, niech teraz sobie po prostu rośnie, a następny odcinek to zgnije i tyle. No. Jak już będzie większe. Piesek, gdzie idziesz? A, kurde, jak... No tu jest jego kanapa. A. Sweet. Właśnie, czy jakichś zwierzaków poszukać. Ej, właśnie, jeszcze Seba miał szukać zwierzaków dziwnych, nie? Ale to dzisiaj? Nie, no w następnym może. Tylko czy coś tu... Uuu. O, zobacz, skałki. No, a on tu może wejść w ogóle? Ej, Seba ma szukać też skałek? Zasadniczo niech szuka wszystkiego. Dobra, Seba, wstawaj. Ale to teraz? A nie, no dobra, no jak nie, są jak to... Nie, jak są blisko, to ten. To jest już początek tego, co będzie później. Ale pamiętaj, że on jeszcze musi trochę zjeść, żeby być gruby. Właśnie, właśnie. To skoro jeszcze jest trochę czasu do zakończenia dnia... To jeszcze trzeba zjeść. Właśnie, musi zjeść czwarty obiad tego dnia. Piesa, co się drzesz? Ścigaj. On je... Ścigaj przed śniadanie, śniadanie i po śniadanie. Potem jest przed obiad, obiad i po obiad. A, no i jeszcze deser. Super. Co to? Gdzie jest Karyna w ogóle? Aha, ona śpi dopiero. Ej, ty widzisz? Co? Nie, nie widzę. Te rośliny wychodzą przez panele. O, dobry. Wiadomość. Już idziesz spać? Pojebała. A, idź spać właściwie. Niech idzie. Będzie fajnie wstało o drugiej w nocy. Nażar się, jak świnia, idzie spać. To nie jest twoje. O, oglądaj, dobra, on to pooglądał. I teraz idź opierdol syna. To nic, że śpi. Czemu oni wszyscy o 19 już śpią? Aha, serio? Chyba wszystkie dzieci zmęczone. Podejdź tutaj. Synu, marnotrawny. Już
Ja szybko nie pamiętam swoich... Spinał. Boże! Diabeł tasmański. Wredne. Kucie. Wredne. Obraź. Wredne. Przestrasz. Wredne. Co? Nie zrzem się. Wredne. W drwi wygląd. No. Wstawaj. Jeszcze. Boże. W drwi. Stajesz się Anonem. Tak jak ja za młodu. Widzisz, gdzie skończyłem? Mógłbym być prezesem, ale ja, w przeciwieństwie do naszych sąsiadów, jestem uczciwym człowiekiem. Aha, i nagle rozmawiaj o filmach. No. Pies sobie sam otwiera? No bo wiesz, no, opierdol opierdolem, ale pod noski ktoś mu musi ściągać, nie? No bardzo. Dobra, weź też sobie coś zjedz. Okej, okay. Wtedy będą wszyscy w miarę ogarnięci, tylko Piotr jak wstanie, to też coś zje. No i tak dobiega końca trzeci dzień i właściwie to nie wiem, może już kończymy. No, myślę, że tak. Wszystkie cele zostały osiągnięte. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To jest... No i tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. A jeszcze jeden będzie. Co? Nie o to mi chodziło. Nie o taki akcent. No, dokładnie, o taki. Ej, właśnie, oni tych gazet nie mają dlatego, bo on je niszczy ciągle. A no? Tak, czy nie? Właśnie, czy on ją może całkowicie zniszczyć? Nie wiem. A, w ten sposób. Dobra, to zakończmy. Zakończmy na ukazaniu najinteligentniejszej osoby w tym domu. O, widzicie, nawet zamknął ze sobą drzwi. No. No. I do widzenia.